Os! Os. Witamy na poniedziałkowym treningu technik ręcznych. Dzisiaj na treningu powtórka technik ze wszystkich trzech tygodni. Zaczynamy od rozgrzewki. Ramiona do przodu. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach, ky, dż. Ramiona do tyłu. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach. Ramiona góra dół. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach, ky, dż. Ramiona krzyżujemy. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach, ky, dż. Biodra, skręcamy biodra w prawo, w lewo. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach, ky, dż. Zatrzymujemy się, krążenia bioder w prawą stronę. Ich, ni, san, shi, go, ruk, w drugą stronę. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach. Łapiemy za kolana, krążenie kolan do środka. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach. Na zewnątrz. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach, ky, dż. Uwaga, szerszy rozkrok. Skłon tułowia, skręt o skłony. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach, ky, dż. I rozluźniamy, prostujemy plecy. Podnieś ręce do góry. Ich, wdech, ni, wydech. Góry ich, ni. Góry jeszcze raz, wdech, ich. Wydech. Ni. Super. Jedź. Uwaga. Zaczynamy od technik podstawowych w miejscu. Prawa ręka do przodu. Ręka druga przy pasie. Zwróć uwagę na hikite. Łokieć schowany. Plecy wyprostowane. Uderzamy na wysokość chudan, czyli wysokość brzucha. Tak jest. Popatrz na senseja. Wykonuj uderzenie do centrum ciała. Wykonaj wydech. I zaczynamy. Ich, shokozuki, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach, ky, dż. Zwróć uwagę, podczas uderzenia nie odchodzi, nie odstaje łokieć. Popatrz na błędne wykonanie. Ich, to jest duży błąd. Staraj się wykonać uderzenie prostując i zginając łokieć. Bardzo wąsko przy ciele. Uwaga, jeszcze jedna dziesiątka. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach, ky, dż. Brawo. Blok, agiełkę. Przy bloku agiełkę zwróć uwagę na rotację bioder. Czyli odkręcamy biodro, biodro pracuje, nie rusza się głowa. Tak jest. Dołóż dobry oddech, zamknięcie ust, spięcie mięśni. Zaczynamy. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach, ky, dż. Jeszcze jedna dziesiątka, zwróć uwagę na łokieć. Łokieć nie odstaje na zewnątrz, nie wychodzi poza obręb naszego tułowia. Uwaga. Ściągamy, pilnujemy. Pięść jest nad głową, nie przy czole. Pomiędzy głową a pięścią można spokojnie zmieścić pięść. Popatrz na senseja. Tak jest, to jest odległość od czoła. Bezpieczna odległość w agiełkę. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich. Pracuj oddechem. Hach, ky, dż. Brawo. Kolejny blok. Ręka z przodu. Sotołkę. Ochrona poziomu chudan, czyli klatka piersiowa, brzuch. Pięść wędruje
od skroni do centrum ciała. Zasłaniamy przy tym blokiem centrum swojego ciała. Uwaga, zacznij z nami. Ich. Ni. San. Shi. Go. Rok. Sich. Hach. Ky. Dż. Zwróć uwagę, pięść jest ustawiona na linii barku. Nie wyżej. To już jest wtedy błąd. Łokieć nie jest za bardzo wyprostowany i nie jest za bardzo ugięty. Idealnie około kąta prostego, 90 stopni. Uwaga, jeszcze jedna dziesiątka. Icz! Pracuj biodrem. Ni! Pracuj oddechem. San! Si! Go! Rok! Sicz! Hacz! Ky! Dż! Jojdecz! Uwaga, kolejny blok, uciłkę. Ręka z przodu, druga ręka pod rękę wchodzi i ten sam poziom, poziom czudan. Pięść na wysokości barku, rotujemy, chowamy hikite, zamykamy usta, pracujemy biodrem. Icz, ni, san, shi, go, rok, sicz, hacz. Ky. Dż. Ej. Zwróć uwagę, żeby łokieć był bardzo blisko centrum ciała. Nie idzie ręka na zewnątrz. Zasłania nasze centrum ciała, naszą oś. Uwaga, to jest błąd. Łokieć w centrum. Tak jest. I zaczynamy. Icz. Ni. San. Si. Go. Rok. Sicz. Hacz. Ky. Czy. Brawo. Kolejny blok. Blok Gedambaraj. Ręka z przodu. Przygotowanie. Pełny ruch. Z barku ręka wędruje do przodu. Taka sama zasada jak przy każdym podstawowym bloku. Zamykamy usta. Pracujemy rotacją biodra. Otwieramy biodro. Technika kończy w centrum ciała. Zasłaniamy dalej centrum i oś ciała. Chronimy poziom brzucha. Pięść wędruje na wysokość pasa. Zaczynamy. Icz. Ni. San. Si. Go. Rok. Sicz. Hacz. Ky. Dż. Tak jest. Jeszcze jedna dziesiątka. Zwróć uwagę na hikite. Cały czas staraj się wykańczać każdy ruch. Nie odstaje łokieć. Pięść dociśnięta do biodra. Łokieć schowany. Pilnujemy, żeby nie ruszała się głowa. Kierunek, wzrok, cel. Icz. Ni. San. Si. Go. Rok. Sicz. Hacz. Ky. Dż. Jam. Jojdecz. Uwaga, przechodzimy do kombinacji, prostych kombinacji w miejscu. Ręka z przodu. Zaczynamy od bloku Ageuke i kontry Chokozuki. Zwróć uwagę, że technika wychodzi z hikite, czyli z biodra. Wykonujemy start techniki z biodra, z elementu, który nazywa się hikite. Zwróć uwagę również na prawidłową pracę oddechu. Przy bloku zamykamy usta, przy kontrze wykonujemy wydech i delikatne uchylenie ust. Tak jest, staraj się to połączyć w jeden cykl oddechowy. I zaczynamy. 5 razy jedna strona, 5 razy druga strona ze zmianą ręki. Spokojnie. Icz. Ni. San. Si. Go. Zmiana ręki i zaczynamy. Pamiętaj, przy bloku rotacja, przy ataku Chokozuki wibracja bioder. Uwaga. Icz. Ni. San. Si. Go. Jojdecz.
Dobra, przechodzimy do drugiego bloku i kombinacji z nimi związanej. Sotouke chokozuki. Poziom chudan. Chronimy teraz klatkę piersiową, brzuch i wykonujemy kontrę. Ta sama praca oddechowa. Staraj się skoncentrować na płynności pracy, oddechu i koordynacji rąk. Zaczynamy. Ich. Ni. San. Shi. Go. Zmiana ręki i ćwiczy druga strona. Ich. Ni. San. Shi. Go. Zwróć uwagę na to, że sensei bardzo dokładnie wykańcza każdy ruch. Kończymy blok i kończymy bardzo dokładnie kontrę. Yoidachi. Przechodzimy do kolejnego bloku. Blok uchiuke. Uwaga, przygotowanie. Ta sama zasada. Niezwłocznie po bloku wykonujemy kontrę. I zaczynamy. Przygotuj rękę. Ręka w centrum. Pilnujemy cały czas zasad pracy bioder, oddechu i ruszamy. Ich. Ni. San. Shi. Go. Zmiana ręki. I zaczynamy druga strona. Ich. Ni. San. Shi. Go. Yoidachi. Uwaga, kolejny blok z atakiem Gedanbarai. Uwaga, przygotowanie, blok, atak. Przygotuj rękę, wykonaj pełny ruch, praca oddechem na samym końcu bloku i na samym końcu ataku spięcie mięśni. Raz, dwa, spięcie mięśni. W trakcie ruchu musimy być rozluźnieni. Uwaga, ruszamy. Ich. Ni. Wykańczaj ruch. Shi. Go. Brawo. Zmiana ręki. Druga ręka z przodu. Przygotuj. Startuj. Ich. Ni. San. Shi. Go. Yoidachi. Brawo. Uwaga. Zapraszamy do technik podstawowych w przejściach. Przyjmujemy pozycję Zekutsudachi Gedanbarai. Ich. Możemy przyjąć pozycję Hidari oraz Migi. Hidari jest to lewa noga z przodu, czyli lewa pozycja. Migi jest to prawa. Przyjmujemy pozycję Hidari, czyli lewa noga, lewa ręka z przodu. Uwaga. Atak Oizuki. Jest to technika cios pięścią z krokiem do przodu. Przy uderzeniu oizuki biodra są ustawione równo. Uwaga. Ich. Ni. San. Do tyłu krok ageuke. Przy bloku ageuke biodra są otwarte. Wykonujemy rotację. Ich. Ni. San. Kolejna technika to jest blok sotouke z krokiem do przodu. Uwaga, przygotuj. Najpierw przygotowanie, później start i przemieszczenie się krok do przodu. Ich. Ni. Zwróć uwagę na poziom, pięść na wysokości barku. Sam. Zamknięcie ust, spięcie mięśni. Kolejna technika, uchiuke z krokiem do tyłu. Ich. Zwróć uwagę na to, że każda technika kończy się w tym samym momencie. To znaczy, kończymy krok, kończymy ruch techniką i kończymy oddech. Kolejna technika, kamai, maigeri. Uwaga. Ich. Ni. San. Do tyłu blok Gedanbarai.
Przygotowanie, start, zakończenie. Idź! Mi! Sam! Jojdać! Uwaga! Dodatkowa technika, która występuje jako podstawowa, to jest shutouke w pozycji kokutsu dachi. Razem stopy, wyjście do przodu z odkręceniem tylnej nogi na zewnątrz, ustawieniem bioder bokiem. W pozycji kokutsu dachi jesteśmy na jednej linii. W odróżnieniu do pozycji zekutsu dachi, gdzie stoimy na szerokość bioder. Uwaga, ustawienie. Razem stopy. Przygotowanie. Ręka z przodu, ręka do ucha i wyjście techniką shutouke w pozycji kokutsu dachi. Idź. Powrót do tyłu. Ni. Mamy przygotowaną drugą rękę, drugą nogę. Uwaga, wychodzimy. Idź. Ni. Pilnuj łokcia, łokieć w centrum. Technika shuto zasłania nasze centrum ciała. Czyli wykonujemy technikę do środka. Idź. Ni. Idź. Ni. Popatrz bokiem. Ciężar ciała w tej pozycji jest ustawiony. 70% ciężaru ciała z tyłu na tylniej nodze, 30% z przodu. Ustaw prawidłowo. Wykonaj technikę. Ręka podczas wykonywania shutouke jest na wysokości barku. Łokieć jest miękko prosty, nie jest całkowicie wyprostowany, ani nie jest za bardzo zgięty. Tak? Razem stopy i wykonaj razem z nami. Idź! Ni! Idź! Ni! Zwróć uwagę na jeszcze jeden element. Nasze hikite jest na splocie słonecznym. Ręka, przedramię i dłoń wyprostowana zasłania nasz splot słoneczny. I zaczynamy. Idź. Ni. Idź. Ni. Idź. Ni. Idź. Ni. Jamy. Jojdać. Uwaga, teraz zapraszamy na bonus, czyli troszeczkę wzmocnione przejścia kihon technik podstawowych z przejściami do przodu. Jeżeli nie masz miejsca, żeby wykonać 3 pełne kroki do przodu oraz do tyłu, wykonaj 1 krok lub 2 i poczekaj na kolejne techniki i sygnały. Przyjmujemy pozycję zekutsu dachi gedanbarai. Idź. Sprawdź, czy ciężar ciała jest równomiernie rozprowadzony na prawą, na lewą nogę. Ciężar ciała znajduje się w pozycji zekutsu dachi na środku. Tak jest. Uwaga. Atak ojcuki. Idź. Wykonaj równo przejście, uderzenie i zakończ to mocno oddechem. Si. Go. Do tyłu krok ageuke. Idź. Pracuj biodrem. Hi. Zamknij usta przy bloku, zepnij mięśnie na samym końcu techniki. Si. Do przodu blok sotouke. Idź. Przygotowanie, start. Ni. Sam. Do tyłu, uciłkę. Idź. Ni. Sam. Do przodu, garda, kamaj. Majgę. Idź. Ni. Zwróć uwagę na wydech przy powrocie nogi. Si. Technika do tyłu, gedanbarai. Przygotowanie, start. Idź. Ni. Sam. Do przodu dokładamy technikę shutouke w pozycji kokutsu dachi. Uwaga, ruszamy. Idź. Przygotowanie, technika. Ni. Sam.
I teraz przejście do tyłu. Ycz! Ni! Sam! I jam! Oj, dacz. Os! Os! Nic sobie dacz. Zakończenie treningu. Sejza. Mokso. Yame. Sensei ni rei. Os. Otoka ni rei. Os. Do zobaczenia na następnych treningach. Dbaj o siebie, trenuj dzielnie, powtarzaj, odtwarzaj i rozwijaj się. Do zobaczenia. Awesome.